Cześć, witam Was za kierownicy naszego Forda Kuga Plug-in Hybrid w wersji ST-Line w naszym oczywiście długodystansowym samochodzie. I muszę zaznaczyć, że premiera pierwszego filmu została bardzo mocno odłożona w czasie, została nagrana jeszcze w grudniu, a w tym momencie mamy już luty i przejechaliśmy tym samochodem, jak widzicie, już prawie 14 tysięcy kilometrów, więc troszeczkę już go poznałem, jednak z powodów technicznych nie mogłem nagrać wcześniej kolejnych materiałów, dlatego wszystko zostało opóźnione w czasie. I w tym materiale zapraszam Was na kilka słów o tym, co mi się bardzo podoba w tym samochodzie, a co mnie bardzo mocno irytuje. I będzie to szczery film, nie będę owijał w bawełnę. Wiele rzeczy mi się w tym samochodzie po prostu nie podoba. I myślę, że Wy, klienci, powinniście zwrócić uwagę na kilka kwestii, jeśli chcecie się zdecydować na SUV-a segmentu D i bierzecie pod uwagę Forda Kugę nowej generacji. Więc nie przedłużając, ja nazywam się Michał Śniadek, a to jest drugi film z naszym długodystansowym Fordem Kuga Plug-in Hybrid. Naszą drugą przejażdżkę Fordem Kuga Plug-in Hybrid rozpoczniemy od średniego zużycia paliwa. Jak widzicie, na komputerze pokładowym numer 2 mamy trasę mierzoną na dystansie 3,5 tysiąca kilometrów. Była to trasa głównie drogi szybkiego ruchu, częściowo autostrada, a także bardzo dużo kilometrów na terenie Warszawy i okolicy podczas codziennej jazdy, która dotyczyła odbiorów czy zdań samochodów prasowych, które macie okazję oglądać na tym kanale oraz na kanale Pertyn Ględzi, a także podczas zwykłych pomiarów. Faktycznie jeździmy tym samochodem często wręcz bez celu, aby sprawdzić, jakie ma średnie zużycie paliwa, jak sobie radzi na danych drogach. Zabieramy go w różne zakątki, czy to Warszawy, czy po prostu Polski. I w tym momencie nasze średnie zużycie paliwa to, jak widzicie, 7,6 litra. Jest to cykl taki mieszany, choć głównie w trasie. Jak widzicie, również aż 1081 km zrobiliśmy tym samochodem całkowicie elektrycznie na tej trasie, czyli jest to niemalże 1/3 dystansu pokonywana elektrycznie. I muszę to zaznaczyć, gdyż w tym samochodzie niezbyt często udaje nam się go ładować. To znaczy, Maciek nie ma własnej stacji do ładowania samochodów elektrycznych w garażu. Ja również takiej nie mam i nie mam też oddzielnego licznika, bym mógł się podłączyć nawet pod zwykłe 230 V i ładować go w garażu, więc ten samochód głównie jeździ na zerowym stanie paliwa. Więc jak być może pamiętacie, Ford podaje, że powinniśmy mieć w takim wypadku około 6,5 litra na 100 km, czyli mamy litr więcej niż podaje producent i powiedziałbym, że to jest wynik dobry, gdyż zazwyczaj producenci zaniżają tę wartość o około 1 litr. Znaczy, może nie zaniżają, tylko im wychodzi w testach 1 litr mniej. Faktyczne, realne testy pokazują, że zazwyczaj samochody spalają więcej o 1 litr paliwa, jeśli jeździmy, w cudzysłowie, normalnie. Więc wynik jak najbardziej przyzwoity. Zaznaczę od razu, że pełen test spalania Forda Kuga Plug-in Hybrid będzie już za 2 tygodnie na tym kanale i pojeździmy nim po Warszawie, pojeździmy nim w trasie, zabierzemy go na trasę ekspresową S8 oraz autostradę A2 i A1. Zobaczymy, jak sobie on poradzi w takim prawdziwym teście spalania, więc to będzie za 2 tygodnie. A teraz przejdźmy już do tematu odcinka, czyli rzeczy, które są w tym samochodzie dobre i rzeczy, które wymagają jakiejś poprawki, na przykład podczas zbliżającego się za jakiś czas faceliftingu. No dobra, może nie za jakiś czas, tylko minie jeszcze kilka faktycznie lat. Jednak no, facelifting będzie, więc Ford będzie miał okazję, żeby te rzeczy konkretne po prostu poprawić. Więc pierwszą rzeczą, która mnie w tym samochodzie troszeczkę drażni, to jest head-up display. Mamy tutaj wyświetlacz przezierny na płytce, czyli mamy tutaj jeszcze taki kawałek plastiku, który pod innym kątem odbija obraz, byśmy my, siedząc za kierownicą, bezpośrednio go widzieli. W nowych samochodach już jest to inna technologia, wyświetlane jest to bezpośrednio na szybie i jest to czytelniejsze, a także pozwala stosować większy
obraz. To znaczy możemy w wypadku takich head-up displayów wyświetlać więcej informacji, które są przydatne kierowcy. Oczywiście ten head-up jest wciąż dobry, ponieważ wyświetla nam aktualną prędkość asystenta pasa ruchu, informacje o tempomacie czy ograniczenie prędkości, które w danej sytuacji na danej drodze mamy. O ograniczeniach prędkości za chwilę. Jednak wolałbym, żeby tej płytki już nie było. Ona minimalnie odciąga moją uwagę od drogi. Gdy jest to wyświetlane bezpośrednio na szybie, to jedynie zerkamy na te informacje. Tutaj musimy faktycznie trochę bardziej oderwać wzrok i skupić się, że musimy patrzeć na tą płytkę. Więc to jest coś, co mam nadzieję, że Ford w przypadku faceliftingu wymieni w tym samochodzie na już właśnie taką nowocześniejszą technologię. Drugą kwestią jest właśnie wspomniane ograniczenie prędkości. To znaczy samochód może wyświetlać nam ograniczenia prędkości na danych drogach, a także dostosowywać aktywny tempomat do tej prędkości. To znaczy on bardzo chętnie zmienia nam prędkość na tą, którą sobie wykryje. Nawet jeśli ręcznie ustawimy sobie, że chcemy jechać z daną prędkością, to on bardzo chętnie będzie nam te wartości ustawiał po swojemu. I właśnie te ograniczenia prędkości to jest bardzo dobre, że kierowca nie musi aż tak skupiać się na znakach, tylko samochód sobie szczyta lub ma w pamięci, że na tej drodze jest takie ograniczenie prędkości. Oczywiście bezpieczeństwo jest najważniejsze i kierowca zawsze powinien patrzeć na drogi, a szczególnie jadąc Fordem, ponieważ ten samochód i podobnie jak inne Fordy w pamięci ma, powiedzmy, w pewnym sensie losowe wartości. To znaczy, ja jeżdżąc często po piasecznie mam ograniczenie prędkości 100 na godzinę, a w piasecznie teren niezabudowany to jest jedynie główna droga przez miasto i tam jest 70 na godzinę w danych fragmentach. On wyświetla na niektórych drogach, że jest teren niezabudowany i ograniczenie prędkości do aż 100 na godzinę, więc twierdzi, że tam są aż dwa pasy oddzielone zielenią. To jest bardzo interesujące. Problemem są również drogi ekspresowe, ponieważ Ford z nieznanego mi bliżej powodu nie rozumie, że w Polsce nie jeździmy 140 na drogach ekspresowych, tylko jeździmy 120. I postaram się Wam to zaprezentować za chwilę, dojeżdżając do drogi ekspresowej i obwodnicy Warszawy. To jest kwestia, która jest problematyczna, ponieważ Ford, z tego co ja zrozumiałem, jeżdżąc tym samochodem, w momencie, gdy jest otwierana dana nowa droga, ale jeszcze jest na przykład w budowie i są tam tymczasowe oznakowania z ograniczeniem prędkości dużo niższym niż jest zazwyczaj, to on te znaki już ma wpisane, więc często mamy, że na danej drodze ekspresowej można jechać na przykład 60 na godzinę czy 40 na godzinę, mimo że to jest droga ekspresowa, a nagle z nieznanego powodu wyświetli 140 i samochód nagle wyrwie do przodu. Potem będzie hamował nagle, ponieważ tutaj znowu był odcinek, który był otwarty w innym terminie i twierdzi, że jest tam znowu na przykład 60 czy 80 na godzinę. To jest problematyczna kwestia w tym samochodzie i nie mam pojęcia, nie spotkałem się przez te kilka tysięcy kilometrów, żeby on na jakiejkolwiek drodze ekspresowej w Polsce pokazał 120 na godzinę. On zawsze pokazuje 140 na godzinę. Za chwilę dojedziemy sobie do jakiegoś fragmentu, to wrócę z tym tematem, nie będę tak wstrzymywał nagrania, żeby czekać, aż on pokaże coś źle. Więc włączmy sobie w tym momencie tempomat. Tak, poprosimy do danego ograniczenia prędkości 100 na godzinę, proszę bardzo. Więc ja teraz płynnie przechodzę do dalszych kwestii. To, co mi się podoba w tym samochodzie, to fakt, że Ford stosuje przyciski fizyczne do praktycznie każdej rzeczy w tym samochodzie. I jest to fajne, że mam panel klimatyzacji, gdzie mam pokrętło od temperatury, mam przyciski od danych funkcji, mogę sobie wszystko dostosować przyciskiem. Podoba mi się również to, że mam podgrzewaną przednią szybę. To jest bardzo fajny gadżet, szczególnie gdy były mroźne chwile w grudniu, gdzie faktycznie, gdy samochód stał na zewnątrz, przydawało się, żeby on jednak roztopił szybko ten śnieg i lód z przedniej szyby. To, co mi się jednak nie podoba, to potrzeba posiadania tych przycisków. Do zmiany piosenki czy kliknięcia pauzy jest przydatny, ok. Jednak mam go na kierownicy. Rozumiem zasadę, że pasażer po prawej stronie jest DJ-em, więc o, tutaj jakiś jednak jest spory korek, więc nie będziemy sobie tą drogą jechać. Nie potrzebujemy jechać konkretnie do Warszawy, więc nie planujemy, dobrze.
kolejną kwestią, jeśli chodzi o ograniczenie prędkości, jak już z powrotem z jakiegoś powodu muszę o tym rozmawiać, coś tam się chyba wydarzyło, to jest fakt, że ten tempomat nie przewiduje sytuacji na drodze. Często u konkurencji jest tak, że jeśli mamy teren niezabudowany i naprawdę pokaźny łuk, to samochody będą sobie zwalniać tak, żeby wejść do niego z nieco niższą prędkością, taką bardziej optymalną, by czuć się całkowicie bezpiecznie. W momencie, gdybyśmy chcieli jechać na tempomacie aktywnym w mieście i jechać 50 na godzinę, to Ford Kuga nie wykryje, że jest rondo i będzie trzeba i tak na pewno zhamować się do niższej prędkości, tylko będzie się starał wjechać w to rondo 50 na godzinę. Kierowca faktycznie musi sam dokonać decyzji, że będzie jechał w tym momencie wolniej, bo jest rondo. Konkurencja potrafi dostosować się automatycznie do takiej sytuacji. Niestety brakuje tego w przypadku aktywnego tempomatu Forda. To, co jest ciekawe, to w tym momencie jedziemy sobie drogą ekspresową S8 i o dziwo to jest pierwszy fragment drogi, który ten samochód twierdzi, że jest 120 na godzinę, więc pojedziemy sobie chwilę dłużej, zobaczymy, jak to będzie dalej. Faktycznie, gdy jeżdżę tą drogą, wjeżdżam dopiero tutaj, więc tego odcinka nie miałem okazji jeszcze testować, jednak dobrze sprawdźmy, jak on sobie za chwilę będzie radził. Więc do tego wrócimy, a teraz przejdźmy już sobie dalej. Podoba mi się również to, że w tym samochodzie jest naprawdę dobry zestaw audio. Bang & Olufsen, który jest w tym modelu, gra zadziwiająco dobrze. Oczywiście możemy go do sobie dostosować w ustawieniach komputera pokładowego i szczerze polecam. Już mi Kuga tutaj zmienia zdanie, ponieważ twierdzi, że tu jest budowa, jest 100 na godzinę. Nie, proszę pana, tutaj nie ma 100 na godzinę, tu jest 120. I polecam dostosować troszeczkę linię basu, żeby on podbił te wartości, troszeczkę tony wysokie i już jest taki taka barwa dźwięku bardzo, bardzo dobra. Wróćmy do tych przycisków, bo tak uciekłem z tematem. Rozumiem, że tradycyjnie pasażer po prawej stronie z przodu jest tak zwanym DJ-em i to on zarządza muzyką, jednak ma do tego ekran dotykowy i może kliknąć, że chce zmienić piosenkę, więc niepotrzebny mu jest ten przycisk. Taki przycisk mamy na kierownicy, a jeśli kierowca chciałby zmienić piosenkę, to powinien mieć ten przycisk gdzieś na przykład w tunelu środkowym, by mógł sobie to szybko ręką przełączyć. To nie wydaje mi się być najlepszą drogą, nie jest daleko, jednak z kierownicy nie będziemy tego tutaj klikać, bo mamy na kierownicy. Więc jeśli mamy na przykład odłożony łokieć na podłokietniku, to byśmy chcieli kliknąć to tutaj, a nie specjalnie jeszcze odrywać ręki. No i oczywiście jakość wykonania, ponieważ tutaj to wszystko zaczyna mi troszeczkę skrzypieć. Ten w ogóle podłokietnik jest bardzo kiepsko zamontowany, więc to jest swoją drogą kiepsko zrobione. Brakuje mi tutaj miękkich materiałów troszeczkę w większej ilości. Spodziewałem się, że Ford Kuga jest troszeczkę lepiej zrobiony, szczególnie mając taką cenę i z uwagi na fakt, że jest to niemalże flagowy model Forda, więc już powinien być zrobiony jak najlepiej. Tutaj mi tego troszeczkę brakuje. Jakość jest, powiedzmy, przeciętna, a spodziewałem się, że będzie dużo, dużo lepsza. I już w tym momencie muszę wrócić do kwestii tempomatu, ponieważ, jak widzicie, twierdzi, że mamy tutaj 70 na godzinę i sam zaczął hamować. I to jest interesująca kwestia, ponieważ on ma w komputerze, że ma sobie ustawiać sam prędkość, jednak nie do końca rozumiem, teraz nagle 50, jednak nie rozumiem, dlaczego jeśli sobie ręcznie ustawię prędkość, czy jedź na przykład 120, to on i tak zmieni mi ograniczenie prędkości. W innych samochodach, którymi miałem okazję jeździć w ostatnich latach, jest tak, że jeśli chcemy mieć automatyczną prędkość tempomatu, to musimy kliknąć zastosuj. I wtedy on będzie już się stosował całkowicie do własnych wytycznych. Jeśli będziemy chcieli mieć ręcznie prędkość, to on nie będzie już się wcinał i nie będzie sam stosował. Dokładnie taka sama zasada panuje przy automatycznych światłach drogowych. Jeśli chcemy mieć... przepraszam, co pan tutaj... Odważnie. Jeśli chcemy mieć tak zwanego asystenta świateł drogowych, to musimy go włączyć. No oczywiście w standardzie jest on uruchomiony w samochodach, które to mają.
Jednak jeśli go wyłączymy i stwierdzimy, nie, my chcemy mieć ręcznie, chcemy sami sobie przełączać te światła, to on nie będzie się nagle wcinał i stwierdzał, tu jest wystarczająco ciemno, byśmy włączyli światła drogowe, nie zrobiłeś tego sam, to ja to zrobię. No nie, tak to nie działa. A tutaj jeśli ustawię sobie 120, tak jak teraz, i pojedziemy sobie przez pewien fragment, to on mi za chwilę wciśnie hamulec, bo stwierdzi, że sorry, tam jest 80. No, trochę niekoniecznie. O! I już mamy nagle 70 na godzinę. No niestety, jazda na aktywnym tempomacie w tym aucie jest problematyczna. Nawet nie mogę sobie ręcznie zwiększyć, bo on stwierdził, że jest 100. I już mi przerwał dodawanie prędkości. Nie 130, 120. Przejdziemy się jeszcze kawałek, bo chcę Wam pokazać moment, w którym on pokazuje 140 i nagle wyrwie do przodu, a nie, jak to teraz ma tendencję, mnie zhamuje. Więc jeszcze chwilę sobie pojedziemy i zobaczymy, jak to działa. No proszę Cię, nie hamuj. No proszę Cię, no... Widzieliście to? Fantastyczne. Ja mu zwiększam, on stwierdza... No i znowu, 100. No nie, 120. On bardzo często zmienia tę prędkość, więc nawet jeśli byście jechali tak, jak on sobie życzy, 70-100, to on będzie hamował, przyspieszał, będzie Wami wręcz rzucał, żeby jechać tyle, ile on twierdzi, że jest. Wspomnę raz jeszcze o ekranie systemu inforozrywki, który ma 8 cali. Tak jak mówiłem w pierwszym filmie, wydawał mi się on w grudniu troszeczkę mały i podtrzymuję to zdanie. Ten ekran jest po prostu mały. Przydałby się tutaj jakiś tablet rozmiaru, powiedzmy, 10 cali, jak u konkurencji. Zazwyczaj już w tym momencie systemy inforozrywki mają rozmiar około 10 cali w topowych wersjach. Oczywiście no ja jestem fanem tych tabletów i podoba mi się nawet S-klasa, która ma olbrzymi, dziwny tablet. Więc to jest troszeczkę taki mój odchył, że faktycznie podoba mi się to, że samochody mają wyświetlacze i wiele możemy za ich pośrednictwem zrobić. Jeśli nie lubicie tak dużych wyświetlaczy, no to ten 8 cali w zupełności będzie dla Was wystarczający. Ja lubię te nowe modele, które mają 10-13-calowe wyświetlacze, więc ten 8-calowy wyświetlacz wydaje mi się być po prostu trochę mały. A jeśli chodzi o ten wyświetlacz, to też jest ciekawa kwestia, ponieważ gdy jechałem na jednej z tras, ten wyświetlacz mi się całkowicie zawiesił. I to nie było tak, że system inforozrywki przestał działać, ponieważ system inforozrywki nadal działał, tylko przestał wyświetlać mi jakiekolwiek informacje. Tak jakby ktoś kliknął wyłącznik ekranu, a nikt go nie kliknął. Mamy tutaj oczywiście przycisk, byśmy mogli to sobie wyłączyć. I mamy w tym momencie zegarek lub możemy kliknąć drugi raz i on nam się wtedy wyłączy. Jednak nie. On się wyłączył, ten przycisk nie reagował i musiałem się wręcz zatrzymać, by ten system znowu się uruchomił. Znaczy nie system, tylko sam wyświetlacz, ponieważ system działał. Miałem włączone Android Auto, miałem ustawione miejsce docelowe, więc na wyświetlaczu tutaj za kierownicą cały czas miałem informacje z nawigacji. To jest fajna kwestia, tego Wam nie mówiłem wcześniej, więc jeśli ja ustawię sobie, że chcę jechać do domu, to w tym momencie na ekranie komputera tutaj, znaczy wyświetlacza, który zastępuje tradycyjne zegary, wyświetlają nam się od razu wskazówki dojazdu, czyli mamy informację, że za 5,5 km będzie coś się działo, czyli jeszcze przez te 5 km mam jechać prosto. Jeśli chcemy mieć szczegółowe informacje, o co chodzi, no to tutaj na wyświetlaczu już Google Maps twierdzi, że za 5 km będziemy zjeżdżać z drogi ekspresowej i będziemy docelowo zawracać. Więc to jest interesująca kwestia, że już tutaj na wyświetlaczu systemu za kierownicą mamy również informacje o nawigacji, a także na wyświetlaczu przeziernym, więc wszędzie mam już informacje o nawigacji, a na tym wyświetlaczu mogę mieć na przykład YouTube Music i wyświetlać sobie informacje o muzyce, więc nie potrzebuję mieć cały czas nawigacji na ekranie, wszystkie informacje pojawiają mi się tutaj na wyświetlaczu za kierownicą. Bardzo duży plus, nie wszystkie samochody w tym momencie na rynku mają podczepione informacje na przykład z Android Auto czy z Apple CarPlay,
by zaszczepić to jako informację o nawigacji również tutaj do wyświetlacza za kierownicą. Bardzo często jest tak, że jeśli chcemy mieć te informacje, to musimy ustawić fizyczną nawigację wbudowaną w nasz samochód. Jeśli nie mamy takiej nawigacji, to już nie mamy kompletnie tego systemu, więc to jest duży plus. I dotarliśmy do tego cudownego momentu, gdzie aktywny tempomat twierdzi, że mamy tutaj 140 km na godzinę na drodze ekspresowej S8 z Warszawy do Wrocławia na odcinku do Piotrkowa Trybunalskiego. Więc no nie, tutaj nie jest 140, tu jest 120, poprosimy 120. Za chwilę znowu mi pewnie przełączy. Jednak to jest problem w tym samochodzie. On ciągle twierdzi, że tu jest inna prędkość. To jest bardzo, bardzo irytujące i mam nadzieję, że Ford jak najszybciej wprowadzi aktualizację do systemu tego auta i odświeży, jakie są ograniczenia prędkości na danych drogach, gdyż są one po prostu bardzo, bardzo źle ustawione. Troszeczkę mi się nie podoba to też, że jeśli wyjechało mi to Audi przed samochód, a jest bardzo daleko, ustawione też jest trzeci poziom odległości, to on nie zacznie na przykład zwalniać powoli przez na przykład przestanie dodawać gazu, tylko od razu wciska hamulec i rzuca mną w samochodzie. No, trochę niekomfortowo. A oprócz tego wspomnę oczywiście o komforcie podróżowania tym samochodem, ponieważ są dwie kwestie. Po pierwsze, ten samochód jest bardzo wygodny i naprawdę wygodnie mi się nim podróżuje na co dzień. Tylko jest haczyk, gdy jedziemy maksymalnie 130 km na godzinę. Gdy dobijemy do 130 km na godzinę, czyli ograniczenia prędkości, które obowiązuje m.in. na niemieckich autostradach, to nagle w samochodzie robi się dużo głośniej niż jest na co dzień, a po drugie znacząco wzrasta spalanie, o czym porozmawiamy za dwa tygodnie. Gdy jedziemy sobie na przykład drogą ekspresową 120, gdy on nie chce jechać 140, tylko jedzie faktycznie 120, to wszystko jest tak, jak powinno być. Gdy jedziemy wyższą prędkością, już pojawia się lekki dyskomfort. Na co dzień Ford Kuga jest autem bardzo komfortowym. I podróżowanie tym samochodem w trasę, czy gdy jechałem do Gdańska, do Wrocławia, czy gdy odwiedziłem Poznań, jazda tym samochodem jest bardzo komfortowa i mogę liczyć, że jeśli potrzebuję gdzieś jechać, to Ford Kuga będzie bardzo dobrym towarzyszem podróży. I to jest bardzo dobre podsumowanie drugiego odcinka z Kugą Plug-in Hybrid w wersji ST-Line. Jest to bardzo dobry towarzysz podróży. Jeśli potrzebujemy pojechać gdzieś w trasę, Kuga zawsze nam się sprawdzi. I muszę przyznać, że polubiłem ten samochód. Gdy jeździłem nim pierwszy raz, również wywarł na mnie pozytywne wrażenie. No choć wiecie, to było kilkaset kilometrów na polskiej premierze. Teraz przejechałem nim kilka tysięcy kilometrów. Jest mi bardzo miło, że mam wciąż to samo zdanie, a wręcz nawet nieco lepsze. Ponieważ im dłużej jeżdżę tym samochodem, tym bardziej mi się on podoba. Jest to bardzo dobre auto z kilkoma kwestiami, które są irytujące. Jednak mam nadzieję, że podczas faceliftingu Ford te rzeczy w tym aucie poprawi i będzie to jeszcze lepszy towarzysz podróży. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego nie robisz, polubienia tego filmu i czekam na Twoje opinie na temat Forda Kugi Plug-in Hybrid, a także pytania do filmu podsumowującego, w którym odpowiem na Wasze pytania, jakie macie związane z tym konkretnym naszym długodystansowym samochodem. No i oczywiście na koniec również przypomnę, że za dwa tygodnie odcinek średniego zużycia paliwa w tym samochodzie. Dzięki wielkie, cześć!